Bracie, siostro, nie wiem jak ty, ale ja jestem bardzo wdzięczna Bogu za to wszystko, co Maryja powiedziała do Luizy Picaretty. Dlaczego? Wiele wyjaśnia, kim jest Jezus. Pokazuje Jego miłość do głębi i pokazuje nędzę moją. Wsłuchajmy się w fragment tego, co Matka Boża powiedziała do Luizy Picaretty. Światło woli Bożej pozwalało mi widzieć, jak źle i z jakim brakiem wdzięczności przyjmowano mojego syna. Skierował on swoje kroki do Jeruzalem. Jako pierwszą odwiedził świątynię, w której rozpoczął wygłaszanie swoich kazań. Ale och, cóż za smutek! Jego słowo, pełne życia, nosiciel pokoju, miłości i porządku, było błędnie interpretowane i niechętnie słuchane, zwłaszcza przez utalentowanych tych czasów i uczonych. I gdy mój syn powiedział, że jest synem Boga, słowem Ojca, tym, który przyszedł, aby ich zbawić, przyjęli to z taką złością, że gdyby mogli, byliby go swoimi wściekłymi spojrzeniami pożarli. Jak Jezus, moje ukochane dobro, cierpiał, gdy odpychano jego twórcze słowa, czuł śmierć zadawaną jego Bożej nauce. Byłam cała w napięciu. Moje oczy spoglądały na to krwawiące Boże serce i ofiarowałam mu moje macierzyńskie serce, aby przejąć wszystkie jego rany, aby go pocieszyć i dać mu wsparcie, gdy był bliski upadku. Och, ile razy po przełamaniu chleba swojego słowa widziałam go zapomnianego przez wszystkich. Nikogo wokół, kto dodałby mu otuchy, samotnego pod nieboskłonem gwieździstego nieba, na pustkowiu poza obrębem murów miasta, opartego o drzewo, płaczącego i modlącego się o zbawienie dla każdego. A ja, drogie dziecko, płakałam w tym samym czasie w moim małym domku i w świetle Bożego Fiat posyłałam mu moje łzy dla przyniesienia ulgi oraz moje niewinne uściski i pocałunki dla otuchy. Ale mój ukochany syn, będąc odrzuconym przez wielkich i utalentowanych, nie zatrzymał się. On nie mógł się zatrzymać. Jego miłość wylewała się, żądając dusz. Nie otoczył się biednymi, zranionymi, słabymi, niedołężnymi, ślepymi, niemowami i wszystkimi innymi, dotkniętymi tyloma chorobami, gnębiącymi biedne stworzenia, wyobrażeniami wielkiego zła, jakie wyprodukowała ludzka wola. A kochany Jezus uzdrawiał ich wszystkich, pocieszając i nauczając każdego. I tak stał się przyjacielem, ojcem, lekarzem i nauczycielem biednych.
czekałem na tą chwilę. Ile czekałem, byś zechciał przyjąć mnie. Ile czekałem, byś się odezwał. Byś w me ramiona w końcu wtulił się. Ja wiem dobrze, co przeżywasz. Wiem też dobrze, czemu płaczesz. Znam też dobrze twe cierpienie. Bo nigdy nie opuściłem cię. Nikt cię nie kocha, tak jak ja.
jak ja. Nie wiem jak ty, bracie, siostry, ale moje serce jest wypełnione wdzięcznością za wszystko, co Maryja powiedziała do Luizy Picaretty. Te słowa, które przed chwilą usłyszeliśmy, tak naprawdę pokazały mi dwie rzeczywistości. Prawdę o miłości Jezusa, o Jego sercu niekochanym, i o mojej podłości wobec Niego. Ileż to razy Jego słowa świadomie odrzucam. Ileż to razy słowa, które do mnie kieruje, słowa z Ewangelii, sprawiają, że czuję do Niego złość, że nie rozumiem. Widzę całą swoją niewdzięczność. Wobec Jego serca. Gdy odpychano Jego twórcze słowo, czuł śmierć zadawaną Jego Bożej nauce. I stawiam pytanie sobie. Jeśli odrzucam Jego naukę, nie pasuje mi ona do mojej wizji życia mego. Zadaje mu śmierć. Jest mi przykro tu i teraz z tego powodu. Widzę całą swoją nędzę. Maryja mówi, moje oczy spoglądały na to krwawiące Boże serce. Krwawiące Boże serce. Ileż to razy wydawało mi się, że Jezus cierpiał tylko w niektórych sytuacjach, a przecież cierpi przeze mnie tak naprawdę każdego dnia. Maryja mówi, widziałam go zapomnianego przez wszystkich. To o mnie mowa. Nikogo wokół, kto dodałby mu otuchy. To o mnie mowa. Samotnego pod nieboskłonem gwieździstego nieba, na pustkowiu poza obrębem murów miasta opartego o drzewo. Płaczącego i modlącego się o zbawienie dla każdego. Stawiam pytanie nam wszystkim. Co czuje nasze serce, wiedząc, że Jezus płacze
i modli się o zbawienie dla każdego z nas. Czy nasze serca są wdzięczne? Jestem wdzięczna Maryi za to, co ona czyniła. Płakałam w tym samym czasie w moim małym domku i w świetle Bożego Fiat posyłałam mu moje łzy dla przyniesienia ulgi oraz moje niewinne uściski i pocałunki dla otuchy. Nie było nikogo, tylko ona. Mój ukochany syn, będąc odrzuconym przez wielkich i utalentowanych, nie zatrzymał się. On nie mógł się zatrzymać. Jego miłość wylewała się, żądając dusz. Jego miłość wylewała się. Nie wiem jak ty, bracie, siostro, ale ja nigdy nie patrzyłam na to w ten sposób, że miłość Jezusa wylewała się, żądając dusz, żądając mojej duszy, że ta miłość się wylewa non-stop, żądając mojej duszy. I otoczył się biednymi, zranionymi, słabymi, niedołężnymi, ślepymi, niemowami i wszystkimi innymi, dotkniętymi tyloma chorobami gnębiącymi biedne stworzenia, wyobrażeniami wielkiego zła, jakie wyprodukowała ludzka wola. Kochany Jezus uzdrawiał ich wszystkich, pocieszając i nauczając każdego. I tak stał się przyjacielem, ojcem, lekarzem i nauczycielem biednych. I widzę całą swoją nędzę, bo jestem i biedny, i zraniony, słaby, ślepy, niemowa. Jezus może mnie uzdrowić, pocieszyć i pouczyć. Jedno pytanie. Czy wierzymy w to? Że tylko On. Może nas uzdrowić, pocieszyć. I pouczyć.
Stał się przyjacielem, ojcem, lekarzem i nauczycielem biednych. I stawiam pytanie, kim tak naprawdę dla mnie jest Jezus? Dla mnie, biednego grzesznika. Dla mnie, który nieustannie wybieram wolę swoją. Czy jest przyjacielem? Czy spędzam z Jezusem czas? Cały czas. Czy jest lekarzem? Czy pozwalam mu na to, aby mnie uzdrawiał? Czy jestem w wielu sytuacjach mądrzejszy od niego i sam chcę sobie poradzić? Czy pozwalam jemu, aby mnie uczył, pouczał? Niech każdy z nas odpowie w sercu swoim.